Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Dziś rozmawiałem z naszym przyjacielem, dipowcem, zagorzałym. Co prawda na stałe mieszka w Chinach, pozdrawiamy tu Pana Jerzego, na temat, proszę Państwa, Tajwanu. I to, co mi Pan Jerzy powiedział, no, było dla mnie szokujące. Wydaje mi się, że coś tam wiem o świecie, a tu się okazuje, że nie wystarczy wiedzieć, trzeba jeszcze to sobie odpowiednio w głowie poukładać. I mam dla Państwa szokującą informację na temat Tajwanu i Chin. Polskie media, jak wiemy, faszerują nas informacją, że Chiny chcą napaść Tajwan. Taka jest oficjalna narracja amerykańska, no więc polskie media, które żyją z tych reklam firm amerykańskich, muszą takie informacje nam podawać. Ja nie wierzę w żadną napaść Chin na Tajwan. Chiny, proszę Państwa, są zajęte sobą, ich rozwój gospodarczy jest imponujący, mądre władze wiedzą, że prędzej czy później sami Tajwańczycy dokonają odpowiedniego wyboru i zmieni się władza na Tajwanie, czyli, proszę Państwa, oficjalnie Republika Chińska się nazywa ta wyspa. No i teraz mam dla Państwa pytanie. A czy był Tajwan przed II wojną światową? Japoński, tak, tak, dobrze, był japoński. W polskiej Wikipedii się o tym nie dowiemy. W polskiej Wikipedii jest napisane o historii Tajwanu tyle. Jedno zdanie. Już Państwu czytam. Oficjalnie rząd Republiki Chińskiej, czyli Tajwanu, uznaje, że jest jedyną legalną władzą państwa chińskiego. Władza sama uznaje, że jest jedyną legalną władzą wyspy Tajwan i całych Chin. Jak Państwo pamiętacie, nie tylko, bo władze Tajwanu roszczą sobie prawa jeszcze do wielu, wielu innych terytoriów należących do wielu państw, w tym Rosji. To jest bardzo ciekawe. Obejmującego całość obszarów dzisiejszych Chin i Mongolii, a także części Rosji, Indii. Lecz uwaga, uwaga, to jest to wprowadzanie w błąd przez twórców Wikipedii. Lecz wskutek zwycięstwa rebelii komunistycznej, proszę Państwa, rebelia komunistyczna, czyli u nas też coś jak rebelia zaszło, tak? Po prostu lud nie mógł inaczej, zbrojnie odebrał władzę tym, którzy ich gnębili. Na kontynentalnej części Chin była ta rebelia, to ten rząd jedyny musiał czasowo przenieść się ze swojej konstytucyjnej stolicy Nankin na wyspę Tajwan. Nic to nie mówi. I to najlepiej tłumaczy Wikipedia anglojęzyczna o Tajwanie. Naprawdę, więcej rzeczy dowiemy się nas dotyczących z mediów zagranicznych niż z tych tutaj polskich. Dynastia Qing przekazała cesarstwu Japonii w 1895 roku wyspę Tajwan. Chińska dynastia przekazała Tajwan Japonii. Później, proszę Państwa, była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, w którą Japończycy z głupoty dali się wplątać, to tak jak na Ukrainie. Obyśmy my się nie dali wplątać, dlatego właśnie Ruch Dobrobytu i Pokoju, żeby zabrać władzę tym wszystkim partiom telewizyjnym, które wszystkie prą do wojny. Zaraz Państwu ciekawostkę pokażę o lewicy. I proszę Państwa, na skutek przegrania przez Japonię wojny, Japonia podpisała akt kapitulacji, w którym zrzekła się praw do Tajwanu. Więc formalnie Tajwan stał się chiński. A że w Chinach wybuchła rewolucja i obalono władzę, to proszę Państwa, formalnie Tajwan jest chiński. Z racji tego, że Japonia zwróciła Chinom Tajwan. A Chiny to są Chiny, proszę Państwa. No chyba, nie wiem, chyba nie ma kraju na świecie, który by kwestionował istnienie Chińskiej Republiki Ludowej. Za to, jeżeli mówimy o Tajwanie, no to proszę Państwa, prawie żaden kraj nie uznaje Tajwanu. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że Japonia oddała Tajwan Chinom,
a Chiny zmieniły ustrój polityczny. I dziś rzeczywiście formalnie władze Tajwanu są jakimś narzuconym z zewnątrz reżimem. Na skutek tej rewolucji pewni chińscy dygnitarze schronili się na Tajwan. Tam do dziś mają władzę, która z ojca na syna przechodzi. I gdyby nie ochrona Stanów Zjednoczonych, to proszę Państwa, nigdy by Tajwan nie był Chińską Republiką, tylko Chińską Republiką Ludową. Po prostu Amerykanie dali im ochronę. Kto uznaje Tajwan? No proszę Państwa, to jest ciekawe, bo tyle w polskich mediach jest obrony Tajwanu, a Polska jako kraj nie uznaje Tajwanu jako państwo. Tajwan uznawany jest przez Belize, Eswatini, Gwatemalę, Haiti, Nauru, Palau, Paragwaj, jakieś tam wyspy i tak dalej, i tak dalej. No i Watykan. No ale to wiadomo, że Watykan to wszystko uznaje. Proszę Państwa, kilkanaście krajów uznają Tajwan. Nie Polska. I teraz polskie media stają w obronie Tajwanu, który w ogóle nie jest atakowany. To jest jakaś komedia. To tyle o Tajwanie. I bym chciał Państwu pokazać aktualnie budujące się Chiny. Budują kolejny most w Hangzhou. Ciekawa jest sprawa, bo to, wiecie Państwo, no taki normalny most, no nie taki normalny, bo ma kilometr długości. To jest mniej więcej szerokość Wisły, oczywiście nie w Krakowie, bo wiadomo, że Wisła w Krakowie jest znacznie węższa. No gdzieś mniej więcej już od wysokości Warszawy praktycznie do ujścia taką szerokość ma Wisła. Wiecie Państwo, że u nas są deficyty, nie ma mostów, tak? Musimy jakieś objazdy robić, przeprawy promowe są, proszę Państwa, u nas jeszcze jak w średniowieczu, bo nie ma pieniędzy, bo pieniądze są wydawane na bzdury, na przykład na utrzymanie partii jednej czy drugiej. Ciekawostkę zaraz o pieniądzach partyjnych opowiem. A tu, proszę Państwa, gospodarne, mądre władze chińskie pomagają ludziom, budują komunikację, budują infrastrukturę. No i właśnie taki ogromny most powstaje, 940 metrów. Ja myślę, że jeszcze rok i go skończą i to jest ważna informacja. Proszę Państwa, blisko 7 milionów dolarów ten most będzie kosztował. No to jeżeli dolar tam razy 4 zrobimy, no to mamy jakąś kwotę 100 milionów. Pomyślcie Państwo, czy w Polsce za 100 milionów złotych zrobiono by most przez rzekę Wisłę? Nie, prawda? Na pewno nie. Stadion, uważam, narodowy, który jest łatwiejszy do wybudowania, bo jest na gruncie. Ile tam za ten stadion przepłaciliśmy? Miliard, kilkaset milionów, tak? A tu za 100 milionów, 16 mostów przez rzekę Wisłę by było. No ale po co nam mosty, prawda? Jak można przepłacać, można marnować czas, po co nam mosty? Myślę, że na Tajwanie taki most byłby 4 razy droższy, bo przecież trzeba utrzymać dwór, prawda? No i potężne zbrojenia. Ten most oczywiście multimodalny, i kolej, i autostrada. W marcu 2024, ale jeszcze szybciej niż myślałem, będzie oddany. 100 milionów złotych tylko pozazdrościć. Jedną wojnę omówiłem, zanim omówię drugą, przerywnik. Proszę Państwa, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Dwight Eisenhower. Zaraz puszczę Państwu fragment jego pożegnalnego przemówienia, gdy chyba kończył swoją kadencję jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Wiemy o panu Eisenhowerze, że był generałem podczas II wojny światowej.
Ktoś bardzo ważny, taki generał, miał na pewno do czynienia z przemysłem obronnym, z tymi wszystkimi lobbystami i z wciskaniem przez nich różnego rodzaju broni. I coś mi się wydaje, że znał te układy, a na pewno je poznał później jako prezydent Stanów Zjednoczonych. I na odchodne powiedział coś takiego. Nieudolnie to przetłumaczę, ale Państwo będziecie słyszeć, sami domyślicie się też, o co chodzi. W poszczególnych krajach, w poszczególnych rządach musimy strzec, żeby nie zdobyli władzy ci, którzy trzęsą kompleksem przemysłowym wojennym. Jest duży potencjał katastrofy, jeżeli ci ludzie będą się dalej utrzymywali u władzy. A wychodzi na to, że cały czas tak mamy, my ludzie na planecie. Tu dalej twórca materiału pisze, że cały czas mają toksyczne kontakty ci ludzie między 2002 a 2020. Bardzo powiększyły się wydatki budżetu wojskowego Stanów Zjednoczonych, jak domyślamy się, i też innych. A ostatnio dowód na ich działalność to używanie amunicji kasetowej, bomb kasetowych tam na Ukrainie. I powinno nam to dużo powiedzieć. A co mówią partie, które mamy w tej chwili w Sejmie? Trzeba się zbroić, trzeba się zbroić. Właśnie o tym w mojej ocenie mówił pan prezydent Eisenhower. I z tego powodu najprawdopodobniej jest następna wojna w kolejce, czyli atak na Niger, gdzie ludność Nigru wraz z wojskowymi przejęła władzę. To się nie podoba tak zwanemu ECOWASowi. Co to jest ten ECOWAS? No to, proszę Państwa, jest ciekawa sprawa. Oficjalnie wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej. Tu są, proszę Państwa, zaznaczone kraje ECOWASu i podzieliłbym je na takie dwie grupy. Pierwsze, które mają dostęp do morza i drugie, które nie mają dostępu do morza, które były wykorzystywane przez kapitał światowy, europejski, francuski, i te kraje właśnie zamierzają zaatakować Niger. Za Nigrem postawiły się te kraje, które w poprzednim odcinku Państwu wymieniłem. Przewidzieliśmy taką reakcję, szczególnie Nigerii. Ja wiem, że są informacje, że Nigeria nie zamierza się angażować, ale proszę Państwa, Nigeria nie ma nic do powiedzenia. To taki kraj jest po prostu. No i mamy komunikat. Kraje członkowskie ECOWAS zgodziły się rozpocząć operację wojskową w Nigrze. Tak szybko, jak to będzie możliwe. O tym oświadczył prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej. Szefowie sztabów odbędą jeszcze kilka spotkań. Muszą się naradzić oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, aby ostatecznie ustalić już szczegóły. O tym donosi Agence France-Presse. Z kolei władze Stanów Zjednoczonych i Francji udzieliły ECOWASowi cichego takiego błogosławieństwa na rozpoczęcie interwencji przeciwko władzom Nigru. Odpowiednie oświadczenie złożył francuski minister spraw zagranicznych i sekretarz stanu Blinken. To były te komunikaty, proszę Państwa. Nie można we własnym kraju dokonywać zmian siłą. Jak się nie podoba Wam władza, no to startujcie do wyborów. A ta władza robi na przykład tak, że rzuca kłody pod nogi takim, którzy by chcieli odebrać jej władzę w sposób demokratyczny. No i proszę Państwa, gdy się już wyczerpało wszystkie możliwości, no to ludzie wtedy chwytają za co tam mają pod ręką i usuwają władzę siłą. To normalne, to jest normalne. Dziś w obronie demokracji podobno w Nigrze mają interweniować państwa poważne i te ECOWASu. A gdzie one były, gdy w Nigrze wyzyskiwano ludzi i łamano demokrację?
No nigdzie. To tak samo, proszę Państwa, jak na Ukrainie. Przecież lata całe krzyczymy na temat bestialstwa, jakie działo się na Ukrainie i świat nie reagował. Tam dla formalności wysłali jakieś tam OBWE, które nic nie widziało, a jak jeszcze strona rosyjska udowadnia, współpracowało z jednym z państw, zamiast być bezstronnym obserwatorem. No to nie ma się co dziwić, że ludzie w końcu się wkurzają, odrywają od takiego państwa i nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Dlatego musimy dbać o wszystkich obywateli w państwie polskim, o różne regiony, nie zaniedbywać ich. Proszę Państwa, ludzie mają własny rozum i widzą, że coś jest zagładzane, że są zagładzani, a gdzie indziej jest jakieś nadmierne pchanie pieniędzy. Tak być nie powinno. To wszystko powinno być sprawiedliwie dzielone, bo wszyscy sprawiedliwie przecież płacimy podatki. Tak samo z nas dzierają wszystkich, a dlaczego jednym ma być lepiej kosztem drugich? To jest bardzo ważne, żeby nie było takich siłowych rozwiązań, jakichś tam separacji i tak dalej, i tak dalej. No tutaj, tu mamy troszkę inną sytuację, ale zanosi się na wojnę. No i proszę Państwa, po pierwsze o nim mówiliśmy, po drugie jest pewien aspekt, który też wyniknął z rozmowy z naszym przyjacielem, panem Jerzym z Chin. Ja nie chciałem takich rzeczy omawiać, a co tam, a powiem. Proszę Państwa, a kto na tym straci, że będzie tam wojna, ona się pewnie jakiś czas będzie toczyła, może być przedłużana. Nie zdziwmy się, że ta wojna będzie przedłużana, bo teoretycznie te kraje u wybrzeża mają bardzo duży potencjał i powinny dosłownie zgnieść Niger i te dwa państwa, które się opowiedziały za Nigrem. Może tak nie być. Proszę Państwa, jeżeli francuska energetyka stoi na atomie, a to ten surowiec, ten uran pozyskiwano z Nigru za grosze, kosztem ciężkiej niewolniczej pracy obywateli Nigru, których ładnie pan prezydent zapędzał do roboty, to proszę Państwa, może tak być, że na rękę jest Stanom Zjednoczonym, że Francja jest odcięta od paliwa. A nastąpi kryzys energetyczny na przykład we Francji. Do tej pory kryzys energetyczny Francji nie dotyczył. Mieli elektrownie atomowe, nie spalali węgla, nie musieli go kupować w Rosji i tak dalej, i tak dalej. A teraz może być problem. No to, jak się Państwu wydaje, to dla Stanów Zjednoczonych, dla Wall Street to jest korzyść, żeby szybko Niger podporządkować i znowu Francja, żeby stamtąd sobie uran brała i tanią energię miała dla obywateli? No nie. Więc weźmy to też pod uwagę. Weźmy pod uwagę tu do tych naszych dziwnych polityków, że to nie jest przypadek, że Związek Radziecki ze Stanami Zjednoczonymi po II wojnie światowej dokonały cały szereg rewolucji, zmiany ustrojów, po których państwa kolonialne europejskie postraciły wpływy. No, później troszkę odżyły i znowu uzyskały wpływy już nie jako koloniści, tylko neokoloniści. Właśnie taką sytuację mamy w Nigrze. A dziś mamy jakby drugą turę odcinania krajów europejskich, firm potężnych, korporacji europejskich od kolonii. To, tak to działa. Tak to działa. My musimy w Polsce zmienić władzę, żebyśmy też mogli wpłynąć na resztę Europy. Nie ma sensu walczyć z Unią, trzeba ją po prostu przejąć. Tam jest, proszę Państwa, bardzo dużo różnego rodzaju środowisk politycznych, partii, z którymi tylko wystarczy się zjednoczyć, wymienić informacjami, przekonać obywateli. Z poziomu państwa ościennego bardzo łatwo nam będzie pomóc Niemcom uzyskać niepodległość, Czechom uzyskać niepodległość i tak dalej, i tak dalej. To się naprawdę da, ale pierwszy krok trzeba zrobić w Polsce. To taka ciekawostka odnośnie Francji. Ani mówiliśmy, że będzie interwencja na bazie Nigru, proszę Państwa, Nigerii, przepraszam, 230 milionów obywateli mają kogo rzucić na ten 20-milionowy biedny Niger. No i druga ciekawostka, że Francja jest odcięta
od paliwa, będzie musiała kupić je za pośrednictwem firm amerykańskich z Wall Street. Tak to działa. Europa przez nasze wybory idzie na dno. Jesteśmy odpowiedzialni za sytuację w Europie, która jest teraz i która nastanie. I jak rozpętałem trzecią wojnę światową, czyli działania pana Morawieckiego i Błaszczaka. Jak wiemy, Błaszczak dosyła kolejne tysiące żołnierzy na granicę z Białorusią, bo jak Morawiecki powiedział, Wagnerowcy, którzy już przenikają do Polski, przebierają się za imigrantów i jakieś takie dziwne sytuacje. Aż tu znowu ze Stanów Zjednoczonych przychodzi psikus. Nie wiem, jak oni teraz biedni od Morawieckiego będą tłumaczyć tę liczbę wojska przy granicy z Białorusią, ale proszę Państwa, Amerykanie, znowu jak w przewodowie, tak? Morawiecki mówi, rosyjska rakieta, atak, Macierewicz, Błaszczak, atak. A prezydent Biden mówi, nie, to nie była rosyjska rakieta. No i guzik z prowokacji. I tak samo mamy teraz. Institute Study of War, amerykański wpływowy instytut, poinformował, że no, Wagnerowcy jednak opuszczają Białoruś. Proszę Państwa, no tak nas przekonywali, kłamali, że oni już tuż, że już przechodzą przez granicę, już się poprzebierali za imigrantów. Ja się zastanawiałem, czy już pochodu na Warszawę nie robią, a tu się okazuje, że jednak są wyprowadzani z Białorusi. No i pewnie gdyby nie ta informacja ze Stanów, no to pewnie jeszcze dalej by nas tu ładowali zagrożeniem Wagnerowcami. Ja Państwu mówiłem, że nie ma się czego bać absolutnie. No wyszło na nasze. Najprawdopodobniej gdzieś tam może pojadą do Afryki. Zobaczymy. Może tak być, bo jeżeli Wagnerowcy zostaną skierowani do Afryki, no to mamy przedłużającą się wojnę w Afryce i Francja rzucona na kolana. Naprawdę. Bardzo pozdrawiam wszystkich rodaków, którzy jesteście we Francji, ale no to jest początek końca dobrobytu we Francji. Tak Wall Street miesza, no ale nie wybraliśmy tych, którzy stawiali na rozwój gospodarczy, wewnętrzny. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Konfederację, to proszę Państwa, to są bzdury. Mówi pan Mentzen, lider Konfederacji, bo on będzie decydował o tym, jak będzie głosowała Konfederacja, on będzie głosował, w jakie sojusze będzie wchodziła. To, proszę Państwa, to nie ma żadnego znaczenia, że ktoś tam w Konfederacji mówi z sensem. To nie ma żadnego znaczenia, bo on nie będzie miał nic do powiedzenia. A przede wszystkim pomaga Mentzenowi, czyli Balcerowiczowi, bo program Balcerowicza to tak się składa, że jakoś program Konfederacji, młodzi nie pamiętają, jak nam Balcerowicz pojechał z gospodarką w latach 90., to dopiero zobaczycie, jak nam tu pojadą Mentzeny z gospodarką. Ale przede wszystkim pan Mentzen mówi, że zrobi dobre i niskie podatki. Dobre i niskie podatki. Nie, przepraszam, jak on mówi, przypomnijcie. Proste i niskie podatki. Proste i niskie podatki. To jest, proszę Państwa, hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilkunastu lat. Oni też mówili o prostych, niskich podatkach. No i de facto można by to zadrwić z pana Mentzena poprzez analizę pana Morawieckiego. Pan Morawiecki wprowadził dużo nowych, prostych i niskich podatków. Spełniło się nasze marzenie, prawda? Ja już się boję, jak przyjdzie pan Mentzen i wprowadzi mnóstwo prostych i niskich podatków. Panie Mentzen, a tak na poważnie, ja mam do pana pytanie. Czy w takim Zimbabwe, niech pan sprawdzi, albo w Nigrze, czy w Nigerii, to są wysokie i skomplikowane podatki? Panie Mentzen, dobrze pan wie, że tam są właśnie proste i niskie podatki. Proszę Państwa, we wszystkich krajach trzeciego świata są proste i niskie podatki. I co? Wypasły się? Jest ten dobrobyt? Nie. To nie jest problem w prostych i niskich podatkach, panie Mentzen. Problem jest w pieniądzu, który
wypływa poza granice naszego kraju i buduje dobrobyt innych gospodarek. A tu jeszcze nie słyszałem takiego ataku frontalnego właśnie na ten obcy kapitał. Teraz może, bo obecna narracja Konfederacji to w dużej części narracja ruchu dobrobytu i pokoju, tak? Treści z programu musisz to wiedzieć, ale wcześniej tego nie było. Ja przypominam, że zaniedbujecie panowie z Konfederacji Matkę Boską Giedrzwałcką, Chrystusa Króla Polski. To były wasze główne postulaty w kampanii wyborczej 2019 roku. Uważajcie, żeby kara Boża was nie spotkała. Uważajcie. Jak mogliście tak porzucić wasze najwyższe wartości jako polityków? Jak mogliście? Panie Mentzen, temat zadany. Państwo, przypominajcie panu Mentzenowi, czy w Zimbabwe są wysokie i skomplikowane podatki. Czy w Nigrze są wysokie i skomplikowane podatki. Śmiem twierdzić, że w niektórych krajach trzeciego świata w ogóle nie ma podatków. I co? Jest dobrobyt? Nie. Ponieważ nie ma w takim kraju pieniądza na rynku. Bo jest drenowany. A jak nie ma pieniądza, to jest bieda, panie Mentzen. I tyle. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o dług Polski, który zaciąga w naszym imieniu obecnie Mateusz Morawiecki, a w poprzednich rządach jego poprzednicy, to ja Państwu ręczę, że oni będą to spłacali z własnego majątku. Gdy DIP dojdzie do władzy, nawet mi powiekaniec zadrży i ściągniemy z nich tę kasę, bo nie będziemy znosić tych odsetek za ich fanaberię. Proszę Państwa, nabrali kredytów i trwonili te pieniądze, a mogli budować te mosty, a mogli budować. I wtedy rzeczywiście bym powiedział, tak, to było w moim interesie jako obywatela, ale nie te wszystkie festyny, capstrzyki, nie. Bawiliście się, na imprezy wydaliście, na zabytki, które jeszcze zepsuliście na dodatek, bo wcześniej to były zabytki, a potem już po tych waszych remontach to nie. I nie bójcie się Państwo, że tych pieniędzy może nie wystarczyć, bo wystarczy ich. W zupełności wystarczy listy gończe, jak wyprowadzili majątki. Proszę Państwa, wszystko sprawdzimy. Uwierzcie mi, każda złotówka wyprowadzona za granicę na tych ich posadach posłuży do spłaty kredytów. Ale nie będziemy wszystkich kredytów spłacać. Poczytajcie sobie Państwo o takim Ekwadorze. Tam około 2006 roku, zapomniałem nazwisko tego prezydenta, prezydent ogłosił, że nie będzie spłacał długów zaciągniętych przez poprzednie władze. Prezydent z grupą fachowców, i my to zrobimy, ja o tym mówiłem już, wiecie Państwo, miesiące temu i tak dalej, lata temu, obliczyli, że 60% kredytów to były zwykłe fraudy, zwykłe fałszerstwa. Na dodatek prezydent Ekwadoru uzyskał pozytywną opinię organizacji międzynarodowych, w tym związanych z ONZ-em, że rzeczywiście były to toksyczne kredyty i uzyskał obcięcie tych kredytów. I my to zrobimy. Więc nie będziemy tego nawisu dźwigać, który oni tutaj stworzyli. Tak czy siak zagrożenie Wagnerowcami, wracając do wątku, minęło. A Błaszczak i tak wysyła żołnierzy na granicę. I po co, panie Błaszczak? A poza tym ja się Wagnerowców ani Rosjan nie boję. Ja się boję polityków partii telewizyjnych. Tylko ich się boję, bo widzę, co kombinują na siłę. Tu mamy, proszę Państwa, dowód na to, jacy są Rosjanie. I dowód na to, że nie powinniśmy ich się bać. Oni chyba nam są bliżsi niż nasi rodacy u władzy. Mentalnie jesteśmy bliżsi Rosjanom, proszę Państwa, my normalni ludzie. Już to udowadniam. Tu mam nagranie z pożarów, jakie nawiedziły Hawaje. Wiecie Państwo, że dziesiątki ofiar śmiertelnych, spalony majątek, poważna tragedia, potężna tragedia na Hawajach. Wiadomo, Stany Zjednoczone, bogaty kraj, multi, chyba już bilionerzy będą musieli się podzielić, bo społeczeństwo amerykańskie to też dobrzy ludzie.
i jakoś to odbudują. Wszystko spalone. A ja mam dla Państwa ciekawostkę w postaci reakcji zwykłych Rosjan na to, co się wydarzyło na Hawajach. W zestawieniu z tymi wszystkimi informacjami, którymi nas karmią, pasą, jacy to Rosjanie nie są źli, jakie to niestworzone rzeczy tam o nich opowiadają. Proszę Państwa, to mam zdjęcie z Telegramu. Często stosuję to porównanie, bo to jest prawdziwy sondaż. Mamy tu informację o tym, że 53 osoby zginęły na wyspie Maui na Hawajach. I mamy reakcję Rosjan. Proszę Państwa, to jest rosyjska strona. Zobaczcie Państwo, 364 buźki z łzą, 138 w tej takiej trwodze, 41 no, polubiło informację jako taką, 26 ręce do Boga, 10 nie wiem, serduszek i tak dalej, 6 osób się zastanawia, 2 się chichrają, 2 ma złamane serce, 1 neutralna, ale przeważająca ilość Rosjan łączy się w bólu z Amerykanami z Hawajów, bo to jest ludzki odruch, bo to jest ludzki odruch. Mimo, że ci Rosjanie zdają sobie z tego sprawę, że Amerykanie na nich nastają, wykorzystując do tego Ukraińców. Ukraińcy też już, proszę Państwa, czują, w co zostali wpuszczeni i oby zrozumieli, że to wina konkretnych ludzi, a nie przekładali tego na działalność całego narodu, na przykład polskiego. Liczę na ich mądrość. Choć ich politycy uważają, że Ukraińcy nie są mądrymi ludźmi, tu mam na to dowód, proszę Państwa, to jest pan Aleksiej Arestowicz, jak poznajecie. To jest, proszę Państwa, szanowana w polskich mediach osoba, były doradca prezydenta Zełenskiego, cytowany, jak kłamał, to też był cytowany, on nawet mówił, że on kłamie, ale też był cytowany w polskich mediach przez polskich polityków też jako ten, co mówi prawdę, proszę Państwa, to było szalone w ogóle w tym okresie. I pan Arestowicz jakiś czas temu, mówiłem Państwu, przygotowuje się chyba do kampanii wyborczej i zamierza po prezydencie Zełenskim przejąć władzę. To jest jakaś gra, której być może dziś nie rozumiemy, ale posłuchajcie doradcy prezydenta Zełenskiego, co on myśli o samych Ukraińcach i kogo obarcza winą za istniejący stan rzeczy na Ukrainie. Proszę Państwa, to łeb spada dosłownie, co mówi Arestowicz. Ja jestem ciekaw, czy w polskich mediach to zacytują, bo to jest hit. Was chcę spytać, dałbajoby, blядь. A ja bym chciał was zapytać, wy dałbajoby, ja nie wiem, co to oznacza. Pytał Ukraińców, tak? Mówiąc o nich dałbajoby. Jeśli wy zielenia nie przegłosujecie, blядь, komu od tego będzie gorzej? Podumajcie swoje tu pogłębie. Jeżeli na mnie nie zagłosujecie, to pomyślcie, komu będzie lepiej. I znowu używa epitetu. Ja sobie tu pogłębie masz kurwa. Pomyślcie swoimi tępymi rozumkami. Ja będę siedzieć na jachcie, po tym jak wojna zakończy się, w Tichym Okeanie. I jest Amarow. Ja będę sobie siedział na jachcie gdzieś tam na oceanie i będę zajadał smakołyki. I seminary. A co będzie z wami? A co będzie z wami? Podumajcie swoje. Jak na niego nie zagłosują Ukraińcy, co będzie z Ukraińcami? Потому что вам оказывается, вы же просите вас обмануть. Вы подумайте, что вы просите в комментариях. Вы же просите вас обмануть. Вы хотите, чтобы я вас не приводил к реальности, не говорил вам правду. А вы хотите, чтобы и все мы не говорили. Сами о себе помыслите. В комментариях просите меня, чтобы вас окламывал. А я вам хочу поведать правду. Припоминам, долбоебы. Чтобы нам рассказывали, какие вы великие, какие вы светлые, какие вы славные. А если вы великие, светлые и славные? Bo inni mówią wam, że jesteście wielcy, światli, sławni. A jacy wy jesteście wielcy, sławni i światli? A no, to dlaczego WWP Ukrainy w 2023 roku mniejsze niż w 1991?
No to pomyślcie, dlaczego my w 2023 mamy mniejszą Ukrainę niż w 91? A ну-ка мне объясните. И как так получается, что российские ланцеты поражают все больше цели на поле боя? А мы с этим ничего не можем сделать. No, tak się składa, że rosyjskie te drony Lancet niszczą wszystkie nasze cele i my nic z tym nie możemy zrobić. I nasze lancety почему-то не появились и не поражают их. А как так получается? И zastanówcie się, dlaczego nasze lancety się nie pojawiły i nie porażają rosyjskiego sprzętu. Zastanówcie się tylko nad tym. To wszystko, o czym Kostia rozmawiał. Że u nas jest komandiry miejscniki, które posyłają soldat na bój, że сегодня prezydent wynożony uwalnia wszystkich wojenkomów. To wielki, sławny, świetny naród. I sytuację też poruszył, żeby dałbajoby pomyślały, dlaczego to tak jest, że ci z wojenkomatu, to polski WCR, wysyłają ludzi na rzeź. Dlaczego tak się dzieje? Bo podobnie jesteście światli, mądrzy, wielcy. Делает, который постоянно себя восхваляет и про которого нельзя Латынина и никому иному признаться, что у нас есть отдельные недостатки? Или что? Или что у нас много недостатков? И вы снова кого вы выберете? Вы выберете того, кто вам расскажет, какие вы славные, великие, а тут-тут-тут-тут слова не скажет. И снова, певне, выберете кого, кто вам поверит, что вы есть славные, вельцы и святли. Какие вы плохие. Так они же идиоты. Будут сбивать ваших, насиловать ваших дочерей, сбивать ваших сыновей на машине своими, на перекрестках своими ленд-роверами, эксплуатировать вас. А вы... Będą вас przejeżdżać, jak zrozumiałem, swoimi landrowerami. Ci, których wybierzecie, hej Ukraińcy, będą was eksploatować jak niewolników. Все продадите им, продадите свое будущее, будущее своих детей, свое благополучие, продадите за то, что вам скажут, что вы хорошие. И все отдадите за то, что вам поведут, что вы jesteście мудрым народом. Все им отдадите. Они наденут вышиваночку, они на гарну украинскую мову расскажут вам, какие вы светлые, славные и гарные, какие погані россияне. Вы снова проголосуете и снова побежите. Знову вам поведут, что это зли сон россияне. И снова выберете właśnie тих людей. В тот цикл, от которого я вас, идиотов, спасти пытаюсь. Хоть как-то, понимаете? Вытащить за волосы, стать между этой системой сволочной, которая вас эксплуатирует, сжирает и вами. А я вас пробую, темпаки, за волосы вытянуть с той матни интеллектуальной, в которой себя знаleźliście. Это такое вольное тумачение. Несмышленными. Но если вы думаете, что ругаете... Конечно, всем нравится, когда написали, вы так славно на Альфе и Омеге ругаете систему. Продолжайте ругать систему. Это лучший тренд, который может быть. Дорогие мои, эту систему невозможно победить, если не сказать... Вы мыслите, что вы рухаете систему, так, с украинска, сейчас сказал, а этого систему не да się ominąć. Вторую часть правды, что она живет на ваших воспаленных мозгах, эта система. Точнее, на том, что у вас считается мозгами. Она жрет, и жирует, растет, насилует, сбивает, унижает. А та władza, та зла władza, она рośnie на ваших хорих мозгах. Только по одной простой причине. Потому что вы не любите, когда вас гладят против шерстки, когда вам говорят хоть долю правды про вас. И про вас. Бо вы не любите, когда еще вам мови правда. С этой системой. Вот и все. Это единственная причина, по которой она существует. Единственная. Она не имела бы никакой власти, если бы у вас было мужество выслушать про себя правду и начать исправляться. Не было бы жадной злой власти, если бы вы могли стануть в правде. И задача власти – это не гладить по шерстке, это приведение к реальности. Понимаете? Единственная задача власти – это приведение к реальности. Вот и все. Вот и весь ответ на все. И единственное задание власти – то... Mówić jak jest, a nie głaskać po główkach. Nie głosujcie, pridurki, wam że chuże będzie. Nie głosujcie, pridurki, no to już domyślamy się, tak, że te półgłówki i będzie wam może lepiej. No proszę państwa, bolesna prawda albo kłamstwo, jak to u Arestowicza było. Ja nie mam... żadnego przeświadczenia, że kłamię, gdy mówię, że Ruch Dobrobytu i Pokoju skupia wokół siebie fantastycznych ludzi. Oczywiście znajdą się jakieś takie cudaki, proszę Państwa. No to Państwo wiecie, jak ja się zachowuję w stosunku do takich. Ucinam tam, nie rozmawiam z ludźmi, którzy... I tacy to w ogóle mają talent do zadawania pytań. No, nie ma sensu z takimi rozmawiać, niech sobie gdzieś pójdzie i tam psuje atmosferę w innym ugrupowaniu, ale generalnie
Ruch dobrobytu i pokoju składa się z mądrych i światłych ludzi. I ja nie muszę tutaj szczerze schlebiać. Proszę Państwa, dowód na to ewidentny. Ci z Państwa, którzy przyłączyli się do ruchu dobrobytu i pokoju, no to widzicie, w jakim jesteście towarzystwie. Tu nie ma ludzi trzepniętych. Tu nie ma ludzi. Usuwamy ich od siebie. Widzicie, jak nagle można oddychać, tak? W tej samej atmosferze logiki, mądrości. Przebywanie z dipowcami jest przyjemnością, tak? Czysta logika, mądrość. Więc zapraszam wszystkich do przyłączenia się do ruchu dobrobytu i pokoju. Jeżeli do tej pory nie mieliście do kogo ust otworzyć, bo wydawało wam się, że jesteście jak ten Jaśko z Wesela Wyspiańskiego, że wokół trwa ten chocholi taniec, no to jedynym ratunkiem jest ruch dobrobytu i pokoju. My, ludzie dipu, już z tej drogi nie zejdziemy. Już wiemy, że jest normalne życie. To tak jak ze mną też. Wydawało mi się kiedyś, że nie mogę obyć się bez telewizji. No, w zawodzie dziennikarz, tak? No, niezbędne jest, że trzeba mieć telewizor. Proszę Państwa, pamiętacie, często pokazywałem różne fragmenty z audycji telewizyjnych. Widzicie, że od miesięcy już tego nie robię. Nie pamiętam już, kiedy włączyłem telewizor. Da się żyć bez telewizora. Tak samo jest w normalnym społeczeństwie. Da się żyć normalnie, bez przebywania z tymi, o których pewnie pan Arestowicz mówi. Zapraszamy do dipu. Kontakt, zgłaszajcie, podawajcie swoje namiary. Bądźcie częścią naszej już coraz większej, naprawdę dużej społeczności. To kolejny dowód, jak jest z nami. Proszę Państwa, niektórzy zarzucają, mam nadzieję, że to będzie widać, że jakąś cenzurę prowadzimy, że jakieś komentarze blokujemy. Proszę Państwa, tych komentarzy negatywnych to jest jak kot napłakał, ale one są nie do przyjęcia. To cwane manipulacje i tylko i wyłącznie po to one się nie ukazują, żeby nie zepsuć ludziom w głowach. Ale to jest margines, proszę mi wierzyć. Tu mam dowód na to. Jestem w tej chwili na panelu administracyjnym kanału Maciej Maciak, tego, który Państwo teraz oglądacie. I to są statystyki polubień procentowe. Ktoś pyta, dlaczego tu tak słodko na tym kanale? Proszę Państwa, bardzo dziękujemy, bardzo wszyscy dziękujemy, o tym świadczą te lajki, za krótkie, fajne komentarze, z krótkim pozdrowieniem, z krótkim powitaniem. To wygląda jak fanatyzm, ale uwierzcie mi, tego się boją nasi wrogowie, ci, którzy mniej więcej tak sterują krajami jak Ukrainą. Oni, ich to przeraża, oni piszą taki komentarz, ho, ho, hi, hi, że tutaj samo tylko lukrowanie, cukrowanie. Proszę Państwa, a jak inaczej? A jak inaczej? Ja też, gdy widzę, że coś jest zgodne z moimi poglądami to i odkrywcze do tego, no to staram się wyrazić jakąś wdzięczność. To normalne jest, a ich to przeraża. Oni widzą fanatyzm. To ja teraz dla Państwa, bo na innych kanałach będziecie szczuci takimi komentarzami. Ja Państwa teraz umacniam. Proszę bardzo, to są statystyki. Jestem w panelu administracyjnym. Ostatni film 98,7% lajków, poparcia w stosunku do unlajków. To tylko 1%, margines. Poprzedni 99%, 98,7%, 98,7%, 98,7%, 99%, 98,7%, 98,9%, 99,6%. No dlatego nie ma tych negatywnych komentarzy. A co tu negować? Podajemy tylko czyste fakty, posługujemy się logiką. Nieraz zdarzy się jakiś lapsus, staram się to prostować, przejęzyczenie, ale to jest, proszę Państwa, to jest margines. Stąd jest ta zgodność. Ludzki mózg ciągnie do logiki. Tak jak mamy mózg skonstruowany. Wystarczy tylko nie kłamać, nie bredzić. Troszkę kosztuje to pracy, wysiłku i dlatego się to wszystko podoba. Właśnie dlatego, bo jest zgodne z logiką pracy naszego mózgu. Gdybyśmy, proszę Państwa, nie myśleli logicznie, nie potrafilibyśmy sobie poradzić w życiu codziennym, nie potrafilibyśmy poruszać się nawet po ulicach. Ale jeżeli chodzi o sprawy związane z polityką, to dwoją się niektórzy i troją, żeby nas zarazić schizofrenią. Stąd, gdy
wchodzi się do społeczności, ruchu, dobrobytu i pokoju, jest tak przyjemnie. W końcu umysł może odpocząć. Tego wszystkim życzę. Gdy przejmiemy władzę, zbudujemy ponownie mentalność Polaków na taką, żeby byli zadowoleni, żeby mieli chęć do życia, chęć do pracy. Z tej, która jest teraz. Z tej apatii, z tego chaosu, tego smogu informacyjnego, tych wszystkich bzdur. I te bzdury podawane są przez media, które później, proszę Państwa, muszą to odkręcać. Jak ci dziennikarze się z tym czują, jak ci politycy się z tym czują. Wcześniej zapewniali nas, a przede wszystkim Ukraińców, że jest wszystko dobrze. Rosjanie informowali. Potężne straty ukraińskie. I wyszło na to, że Rosjanie mieli rację. A dziś, gdy już cmentarze na Ukrainie, już nie ma miejsca na cmentarze na Ukrainie, już nie ma miejsc na groby, to dziś i to tylko i wyłącznie dzięki Amerykanom, bo oni sobie mogą pozwolić. Tam media w miarę sprawnie działają w porównaniu z nami, a dziś dowiadujemy się z Onet, tak? Tyle nas zapewniał i Ukraińców Onet, że dobrze poświęcacie się tam, jak na safari strzelają do Rosjan, tak? Tak nam mówili i Ukraińcom. A dziś New York Times mówi jak jest i oni po nim powtarzają. Jak oni się z tym czują? W ukraińskich kostnicach piętrzą się stosy ciał, niepokojące informacje. Proszę Państwa, od ponad roku, jak to, proszę Państwa, piosenkę o Bajraktarze, jak zabija Rosjan. Proszę Państwa, wszystkie Bajraktary spadły. Nie ma Bajraktarów już w ogóle. Z tych czołgów Leopard 2 już też chyba prawie nic nie zostało. Polskie T-72 też już ukrywane są, żeby nie zostały spalone. Ale mieliśmy się kosztować na bezsensowną wojnę i dziś no raczkiem się wycofują. Jak oni się z tym czują, że dziś piszą o tragedii Ukraińców? No i czyja będzie wina? Hej, panie prezydencie, panie Duda, panie Morawiecki, czyja będzie wina? Dziś macie kampanię wyborczą i dziś udajecie, że nie pchacie wojny, bo chcecie wygrać wybory. A co będzie po wyborach? Coś mi się wydaje, że pójdziecie na całego, bo trzeba będzie te wszystkie straty czymś przykryć. A to będzie nasz koniec i wasz koniec. Rosji nie można pokonać. Z Rosją można się dogadać. Rosja ma broń nuklearną i nie zawaha się jej użyć. I Rosja dostanie pozwolenie od Stanów Zjednoczonych na małą, lokalną wojnę nuklearną, która zadowoli interesy Wall Street. Będzie po nas. Proszę Państwa, jesteśmy w trudnej sytuacji. Jak nie zdobędziemy władzy, to po nas. I to już tuż po wyborach. To wynika z logiki, z matematyki. Zapraszam do ruchu dobrobytu i pokoju. Zobaczcie, jaka desperacja jest między PiS-em a PO. Zobaczcie, do czego dochodzi. Rzeczywiście sytuacja jest napięta. Podejrzewałem, że będą się sztucznie nawet bić. Bo to, że będą pluć na siebie, no to już plują, tak? Już Kołodziejczak z tym Kowalskim się popluli tam w ministerstwie i walczą strasznie. Ale proszę Państwa, wygląda na to, że rzeczywiście jest już sytuacja niemal jak z filmu Walka o ogień. Bo żeby takie rzeczy wychodziły, proszę Państwa, Mateusz Morawiecki zapytał Donalda Tuska, bo dziś są naprzeciwko siebie. Wcześniej byli razem, tak, w rządach Tuska. Morawiecki był doradcą Tuska, to on tak mu radził. Więc Morawiecki zapytał Tuska, gdzie są nasze pieniądze z waszej prywatyzacji? Jak pamiętamy, Platforma Obywatelska wyprzedawała majątek. Za grosze oczywiście, no bo przecież korzystnie to sprzedawali. Potrzebowali szybkiej kasy, to proszę Państwa, jak Menel, jak potrzebuje szybkiej kasy na wódkę, to wynosi z domu telewizor i zastawia w lombardzie za 50 zł, tak? No to mniej więcej tak to działało za Tuska, za poprzednich rządów i za rządów Mateusza Morawieckiego też. Przypominam Miedzi Kuper, do czego się też przykładała Konfederacja.
proszę Państwa, pieniądze wydali na bzdury, zamiast pieniądze przeznaczyć na zakład, na kopalnię, która będzie tą miedź wydobywała i będziemy zarabiać na naszej miedzi. Przecież to jest absurd jakiś. Więc Morawiecki słusznie zapytał, gdzie są nasze pieniądze z waszych platformowych prywatyzacji? W ten sposób naprawdę Morawiecki grubo pojechał, grubo pojechał. A Tusk mu się odwinął i pojechał jeszcze grubiej, proszę Państwa, jeszcze grubiej. A Tusk mu odpowiedział tak. Jako były prezes banku, kręcący się gorliwie przy tamtych prywatyzacjach, poszukaj ich, czyli tych pieniędzy, na swoich prywatnych kontach. Proszę Państwa, to wygląda już na rzeczywiście szczerą walkę. Ale nas to cieszy, że się, przepraszam bardzo, dwie hieny pobiły nad naszym trupem? Nas to cieszy? No chyba nie powinno. Ja uważam, że jeden ma rację i drugi ma rację. To co? Mimo, że się nie lubią, to będziemy głosować na jednych, bo nie lubimy bardziej tamtych? Proszę Państwa, to ta sama ekipa, to te same wałki. Oni się sami przyznają, proszę Państwa, że marnowali nasze pieniądze, że brali łapówki, bo taka jest sugestia Tuska. A taka była sugestia Morawieckiego. Gdzie są pieniądze nasze z tamtych prywatyzacji? My znajdziemy im te pieniądze. Spokojnie. Nie wyprowadzą ich zbyt daleko, a jak nawet daleko, to szablom odbierzemy. To oczywiście przenośnia, bo jesteśmy ruchem dobrobytu i pokoju. Mówiłem, jak się to robi. Fachowców się zaprasza z innych krajów, którzy mają ewidentne sukcesy w wyciąganiu prawdy. Oczywiście najpierw damy szansę polskim fachowcom od wyciągania prawdy. Gdzie są te pieniądze? W kwestii wyborów, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek złudzenia co do tak zwanej lewicy, kiedyś SLD, no to chciałbym Państwu przedstawić kandydata lewicy do Senatu. Tutaj rybnik.com.pl określił to tak. Maciej Kopiec z Rybnika kandydatem opozycji do Senatu. Proszę Państwa, bardzo dziwne, bo opozycja, słowo opozycja to zawsze oznacza tych poza PiS-em. Ale jeżeli chodzi o Senat, to opozycja jest większością. To błąd sam w sobie. Będzie startował z Katowic. Proszę Państwa, Maciej Kopiec, zobaczcie, jaki sympatyczny facet, który ma zaszczyt podzielić się z nami ważną informacją o tym, że będzie reprezentantem demokratycznej opozycji. Proszę Państwa, no w Senacie to opozycją jest PiS. No takich mamy posłów. Tu mam jeszcze dla Państwa z Trybuny, jak Trybuna to musi być lewicowa, oczywiście dziennik Trybuna. Tu mamy pana Kopca z flagą śląską, tak? Dzień Śląskiej Flagi. Ja bym chciał, żebyście się Państwo przyjrzeli na koszulkę, jaką ma poseł Kopiec. Tu tym gotykiem, którego używał też Adolf Hitler, ma napisane Oberschlesien. To nie jest przypadek, proszę Państwa, że pan Kopiec taką koszulkę promuje. My mieliśmy też w DIP-ie takiego cwaniaka, nieudacznika wyborczego, tam jakiś marginalny wynik dostał, aczkolwiek pracował w firmie na kierowniczym stanowisku, która Polakom chwilówki żeniła. No wiadomo, jakie tragedie wiążą się z tymi chwilówkami. No i na jednym z spotkań z DIP-u ten facet zaczął w dziwny sposób prowadzić spotkanie. Ludzie do mnie dzwonili z DIP-u i mówią: panie Macieju, co to jest? No to on ma tu być jakby w zarządzie naszego województwa, on tutaj jakieś podziały robi na Ślązaków, Polaków, jakieś takie... Odniosłem wrażenie, że jestem na jakimś spotkaniu ziomkostwa. No i proszę Państwa, gdy zaczął tam wykorzystywać innych do kradzieży danych i tak dalej, no wyrzuciłem go. I proszę mi wierzyć, dobrze zrobiłem. Takich ludzi
się wyrzuca. Pomylił się po prostu chłopak. Myślał, że to będzie jak w partii, tak? Że najpierw jakiś będzie sąd koleżeński, że będzie mógł łgać. Nie, po prostu za uszy i został odprowadzony do wyjścia. Już w DIP-ie nie ma. No i on właśnie też miał takie ciągoty, proszę Państwa, separatystyczne. Proszę Państwa, Polska jest określonym krajem i mamy dbać o wszystkich obywateli, żeby... A takich ludzi, którzy stymulują na jakieś rozłamy, trzeba usuwać. I tutaj w lewicy mają takiego kopca. Ja bym chciał, żebyście Państwo teraz ze mną wspólnie popatrzyli na to zdjęcie. Panie Macieju, Maciek, słuchaj, czy to ty jesteś na tym zdjęciu? W mundurze, z karabinkiem, w kamizelce kuloodpornej, w rynsztunku, tu jakieś radio chyba, flaga, jaka to jest flaga, panie Macieju, tutaj? No powiedzmy, że to jest ukraińska w tych kolorach wojennych, tak? W kamuflażu. Ale pan ma tutaj żółte taśmy przyczepione, wygląda na to, że pan w działaniach wojennych gdzieś tam na Ukrainie brał udział. Co to jest, panie Kopiec? A przede wszystkim ta naszywka, proszę Państwa, trójkątna. Kraken. Kraken. No to są, proszę Państwa, te nacjonalistyczne oddziały ukraińskie. Tutaj, nie wiem, czy to widać, na tej naszywce Kraken jest taka strzałka do góry. To jest run. Ale druga naszywka jest jeszcze ciekawsza. Z tym runem i napis Misanthropic Division. Panie Macieju, no być może panie senatorze, oby nie, z lewicy, zapamiętacie państwo, wszystkie te ugrupowania są prowojenne. No to ja państwu przedstawię, co to jest Misanthropic Division. Najlepsza jest anglojęzyczna encyklopedia, Wikipedia, która wyraźnie określa, że Misanthropic Division to międzynarodowa grupa neonazistowska z siedzibą na Ukrainie, która została opisana jako organizacja paramilitarna albo jako ruch. Brała udział w protestach Euromajdanu, a członkowie walczyli w Azowie, to też te nawiązania do tych hitlerowskich, i w rejonie Donbasu, czyli być może, że nawet strzelali do ludności cywilnej. I proszę Państwa, to jest ich takie jedno z emblematów, takie logo na tej wyszywance ukraińskiej. I tu widzimy, proszę Państwa, wyszywane swastyki też, tak? Tu mamy swastyki wyszywane. To jest oczywiście przypadek, bo to ktoś powie, że to jest słowiański symbol. Proszę Państwa, nie dajcie sobie wrzucić tej lewej wrzutki przez CIA, że to jakieś słowiańskie są symbole. Tu mamy tymi runami napisane Misanthropic Division i po niemiecku jakiś napis i kałasznikowa, i tu mamy w środku to czarne słońce, co to niby symbolem jest słowiaństwa. To jest jakiś obłęd. I tu mamy też tę strzałkę do góry, to co jest na tej naszywce u naszego wspaniałego parlamentarzysty. I to jest jeszcze ich flaga. To są dwa kałachy, napis tym gotykiem Misanthropic Division i mamy dwie te czaszki SS i hasło zabijanie dla Odyna. Zabijanie dla Odyna, czy tam dla Wotana, tak? To ten fur Wotan. To, proszę Państwa, pan Maciej z lewicy. Misanthropic Division. Takie są, proszę Państwa, te wszystkie partie. One takie po prostu są. A ja mam dla Państwa ciekawostkę, co ten run oznacza i czyim był symbolem. Tu mamy emblematy dywizji SS hitlerowskich. To jest, proszę Państwa, emblemat 32. Dywizji Grenadierów SS 30 stycznia. To właśnie ten run to oznacza w tym Misanthropic Division. Nazwa dywizji została specjalnie ustanowiona ze względu na dzień, w którym
Adolf Hitler przejął władzę w Niemczech, stąd 30 stycznia. To jest właśnie symbol Misanthropic Division i ten człowiek lansuje w ramach lewicy, powtarzam, hitlerowskie symbole, a tak już dla takiego smaczka, dla lewicy właśnie, w Wikipedii o nich jest napisane, że przyznali się do wielokrotnych starć z działaczami LGBT w Lwowie. Szanowna lewico, obrońco LGBT, no gratulujemy posła Kopca, przyszłego senatora Kopca, gratulujemy. Panie Kopiec, tam pan się zetrze z kimś z DIP-u i poniesie pan stromotną klęskę. Ten nasz człowiek w DIP-ie dostanie takie wsparcie, że wyskoczy pan z parlamentu i będzie pan, nie wiem co pan będzie robił, nie wiem czy się pan do czegokolwiek innego nadaje niż tego typu jakieś SS-mańskie akcje, promocja symboli związanych z nazizmem, tak pan krąży wokół, tak są niektórzy patrioci też tak krążą wokół, a przepychają, przemycają te symbole nazistowskie i ale my nie jesteśmy ci, co Arestowicz o nich mówi, nie jesteśmy jakieś dołbojeby, przepraszam, to jest ukraińskie określenie i my się nie damy. My mamy swój rozum i potrafimy się nim posługiwać i nie zawahamy się go użyć. A tym Ukraińcom, którzy rozumieją, jaka jest przyczyna ich dramatu narodowego, tragedii osobistych, to wskażemy winnych, wskażemy tych, którzy ich pchali do tej wojny, namawiali, zapewniali, że wszystko będzie dobrze, bo to nie byliśmy my, proszę Państwa, nie byliśmy my. Tu mamy we Lwowie, pytają człowieka, co młodzi ludzie, co jego zdaniem młodzi ludzie na Ukrainie zrobią, jak myślą. No i mówi, jak jest. Tak, doczekaются i pojedą звідси. Тобто всі люди, адекватне населення, яке має кошти і якось адекватно оцінює цю ситуацію, я думаю, всі вийдуть. Ну, я поїду точно. Wszyscy, a jak uważajcie, to jeszcze porębogę, troszkę wyczekamy, ale wyjedziemy z tą. Dziennikarka mówi, jak to, jeżeli tyle ludzi wyjedzie, to co tu będzie? To nie. No, on mówi, no trudno, ja wyjadę, inni też wyjadą. I proszę Państwa, taka jest prawda, po prostu uczmy się na błędach Ukraińców i nie dopuśćmy do tej sytuacji. Dziś mamy partie telewizyjne potulne jak baranki, dziś ładne rzeczy omawiają, dziś mówimy o ekonomii, o prostych i niskich podatkach. Po wyborach zacznie się parcie do wojny, bo nie mogą tego wszystkiego już ukryć. A wojna resetuje wszystko. My nie dopuścimy do tego, nie będzie żadnej wojny. Wygramy wybory jako Ruch Dobrobytu i Pokoju i zmienimy oblicze tej ziemi. Dziękuję za dziś, zapraszam na jutro.